Przepraszam, bo woda 6-litrowa jest za lekka. Klaudia! Ja się to zaczepiłam, wiecie? I mi wyszło, że... Vlogmas numer 2! Musiało być wejście dobre. Chyba tylko nie zapiadę. Słuchajcie, dzisiaj była taka szybka, spontaniczna decyzja. Siedziałam sobie na zajęciach na ornitologii. Tak, Klaudia, właśnie to studiuję. Tak, właśnie opytaliście, co studiuję. I Ola do mnie pisze, czy idziemy dzisiaj na lodowisko. No to i, no co, nie idziemy? No idziemy, no lecimy, no na narodowy. Ale pisze, to nie było? No nie, nie było. No też, także lecimy na zimowy narodowy hashtag. No. Tylko kupuje bilet, nie jeździ na gapę. Nigdy. 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 Załóż, bo ty nie przejeżdża. Jak to co? Robimy tyłeczek na schodach? Tyłeczek na schodach? Wreszcie znaleźliśmy odpowiednie wejście. Znaleźliśmy odpowiednie wejście, bo najpierw poszliśmy za wysoko. Okazało się, że poszliśmy za dużo schodków na górę, ale dobrze tyłeczek się robi po schodkach. How cute. My nawet na tyle mamy bilet. A może kartą? Właśnie przez onofu. Julka bierze fokę z Agnieszką. Nie biorę żadnej foki. Kask za... Ale kask weź. Ja umiem jeździć. Kask weź, bo... Ja umiem jeździć. Jak łeb pobijesz. Ola, ty bierzesz fokę? Nie. Tak, kask. Ola mówi, że nie chce być na vlogu, bo ona nie ma parcia na szkło, tak jak my. Bobby the Seal. Tak, pięknie foka nazywa Bobby. A no? To takie duże stópki masz? Boże, jakie cute. Skorczy mi do foki. No weź. Nie będę puściła za fokę. Czemu? No, nie wywalisz się na pewno. Jak się wywali, tak się wywali, to są kurczę bez. 8, 7. No. Ej, bez kitu, nie wiem. Ej, ale nie ciągnij za pozę. Atencjuszka jedna. B. How cute. A nie jest jakoś bardzo zimno. Ale będziemy na B. Górka lodowa, a tam co, to tyłkiem się zjeżdża? Serio? Nie. Zaliczona! Ja zaczepiłam, wiecie? Nie, no na pewno. Nie wiem, gdzieś tutaj. Elegan! Idź po pingwinkę. Ale popatrz, to było coś nie... Jadę i tak się zahaczyłam. No bo... Miało się, że kiedyś źle się skończyło nasze nagrywanie na lodowisku, ale się nie przejmujemy. Jest super. Zimno i ślisko, ale jest dobrze. Julka poszła na część dla dzieci. Myślisz, że ją samą wygonią? Nie. O Jezu, takie słodkie z tymi pingwinkami. Ona... Lula, tak jak na rolkach, nie można się prostować, bo poleci. Ale ona ma parki na szkło. Ewidentnie. Łapać nie chciał, nie złapać, bo prawie leciał. Jaki jest ten mój? Nie, w białej czapce, w siwej bluzie, o tam opojemy. Nie, to było... Chyba jedź. Jedź, bo mi lepiej idzie, telefon trzeba w ręku. Tak, to na boso. No to szukaj Starbucksa gdzieś blisko. Znajdę i założę buty. Dobrze, poczekaj, muszę schować. Cała czerwona. Jestem, tak? No tak mi się wydaje. Julka dzisiaj się wywaliła 3 razy na stadionie. 3? Dobra, z 5, tak stawiam 5. No nie więcej. Jeszcze teraz, jak wsiadałyśmy do tramwaju, i czy to jak wsiadałyśmy do tramwaju, to się wywróciła. I teraz jedziemy do Starbucksa. Gdzieś. Nie wiem, gdzie Ola nas kieruje, także. No i co? Takie piękne murale są na M2, po prostu sztosik. Sztosik, sztosik, kokosik. Nie no, bo ja przecież nagrywam, hello. Są tu piękne. Chudo. Mam takie. Chciałam nagrać, że mamy tu ładne łazienki. Boże, jakie mam case'a full. Oj, Ola, przecież tak się pokazujesz na Instagramie. Jesteśmy w domku, jest po godzinie 21 i ja czuję to w kościach, że ja to lodowisko odchoruję. Ja w ogóle jak co roku chodzę na lodowisko, to co roku muszę je odchorować, także myślę, że teraz również historia się powtórzy, bo... O Jezu, sorry, teraz myślę, że historia się powtórzy. Dobra, wytnę to. I... Nie, już będzie widać. I no nawet słychać już trochę mój głos jakby, więc... Może jestem taka biała jak mój sweter. Już mi opalenizna całkowicie zeszła po prostu. Mój głos to masakra. Jestem wykończona, bo nagrywałam parę tanecznych TikToków i o masakra. Zmęczyłam się. Bardziej, że byłam w swetrze, w rajstopkach i w spodniach, gdzie mamy mega gorąco w mieszkaniu. Także taka sytuacja i zapraszam Was na mojego TikToka. Jeżeli szukacie rozrywki i chcecie się pośmiać, to polecam. Kitka, taka jak na Instagramie, czyli kitka00, bez podłóg. Bez niczego po prostu. Żolalu, nagrałam się, tak zmęczyłam. Makarenu, dużna godzinami tańczy. Nie, Lalu, ja to tańczyłam w specie, już muszę zjechać spać. Nie, Lalu, ty mnie słuchasz. Really? No. I przyszło mi ten ze Spotify'a. No. Ze podsumowania roku. I mi wyszło, że w tym roku moją ulubioną zespołem był Queen. Ja sobie przypomniałam o tym i teraz moje życie jest piękniejsze. Jak to sobie przypomniałaś? Ty zapomniałaś mi? No to może nie słucham, nie? A to wie... 22:32. Lukas marzy kurczaka. Jedę z guacamoli. Ja to powiedziałam guacamole, nie no. Luka rano była guacamole i mi bardzo smakowało, więc i tak ja dokończę. Lalu, myślałam, że już naszykowałaś guacamole. Mówię, że myślałam, że już naszykowałaś guacamole. Lalu, weź. Ale ja nie będę tam się plądać, jak ty robisz. Lalu, ja tam nie muszę wstać. No please. A chaptkę zrobisz? Zrób taką dobrą. O, jestem! Lalu, nie możesz tak brzydko mówić na moich vlogach. Ja, jak dodaję każdy film, to muszę obiecać, że tam nie ma nic szkodliwego dla dzieci. Na YouTubie. To nie jest szkodliwe, to jest życie. To jest szkodliwe, krzywdzące, niszczące i niegrzeczne. No ale to zagotuj wodę chociaż. To jest chwila. Dzień dobry, wstałyśmy, przyjechałyśmy do galerii po małe zakupki jedzeniowe, zobaczcie jak to jest pięknie, choineczka i w ogóle. Najpierw idziemy się do iSpota, bo Juka chce sobie przejściówkę kupić. I moja typowa stylowa na wyjście, czyli ta muza. Ale to jest naprawdę chyba pluszowe, ej. How cute. No. To jest normalnie mięciutkie. No, ale bez... Boże, jaki cute. Ale mi nie lubią tych ptery. Ja w ogóle planuję zaopatrzyć się w taki nawilżacz powietrza i tutaj widzę, że jest coś takiego. Jest całkiem w sumie niedużo, bo normalnie to widziałam nawet po 5 stówek. Ale urocze, bardzo fajne właśnie. Cute. Przyszliśmy do Carrefoura, bo musimy powybierać jakieś te na prezenty. O nie, co ja to mówię? Nieważne. Julka przyszła wybierać pudełka na prezenty. No. I jak zwykle ten sam problem. Czyli weź tu bądźmy. O, papryka czerwona, luz. Git. Co to za chwasty? Włoszczyzna. Podobno młoda. Już nie wierzę w młodych sztywnych. No. Bo mnie zawsze ciekawi ten... Co? Jak się... Nie bierzesz? Co? Już ja jedna się zmarnowała w lodówce. Na razie nie biorę. Czajcie, to jest po prostu niby za lekkie. Dobra, weź to podnieś i... Bez kitu. Zrobiliśmy zakupy normalnie, jakby wojna była. Zaraz podejdzie asystent. Przepraszam, bo woda 6-litrowa jest za lekka. Jezu, zobaczcie, jak to jest pięknie. Ja chcę tu zdjęcie, znaczy no nie dzisiaj, bo po prostu wstałam, ubrałam pierwsze co miałam i nie, tak, ale o oh my god. Czy? No nie, ale tak chciałam pomacać. O, widzę. Hej, Gara, o Jezu, ładnie tu jest. Fajne, podoba mi się ta galeria w ogóle. Nie masz tyle ludzi, co w złotych, a w sumie też wszystko jest chyba. Przyszliśmy do Tigera, bo Julka chce pudełka na prezenty, czy co tam. Spójrz. How cute. Ja lubię wszystko w ogóle macać i dotykać. Nie. O, tu są też te. Ciekawe po ile. No już nieważne, już kupiłam. Ja wezmę tu coś tylko skorpety i powiesz nad tym. Ja nie kupię, nie będę powiedziała. Ilu? 15. Myślałam, że 50. O Jezu, jaka słodka świnka. Uuu, ale okropne. Ew, kto wymyślił takie rzeczy? I po co? To komu? The fuck? Dostałam kartkę urodzinową. 2 miesiące po urodzinach. No, ale z datą mikołajkową. Dziękuję. How cute. Ej, w ogóle, no, mega słodkie. Lalu, co ty robisz? Ja Mikołaj mi prezenty podrzucił i kazał zapakować. Powiedział, że ty nie mów, ja ty zrób chociażu to. Ja robię to. To Mikołaj kazał. Powiedział, że jak nie, to on mi nie przyniesie. Lalu! Ojciec, że pranie nie było widać. Proszę mi nalać. Doszli dzisiaj prania? Ale mamo. Ja wam teraz coś pokażę, jak Julka robi jedzenie. Ale mamo siedzę sobie. Jedzenie robię. 1,5-litrowe wino. Dobra, to jutro pogadamy, bez na czas. W ogóle, ale teraz nie widać. A już? A Julka tu gotowała ryż razem z jajkami. Tak. Tam robimy kolekcję. Po prostu, że cały dzień. To jest B, to jest B. Było uchi. Nie ma uchi. Oberwałaś mi. Dobrze, to tobie upadł telefon. Bo mi oderwałaś ucha. On już wcześniej latał. I to nie ucho, tylko róg. To ucho. Ucho. To je ucha. Cały. Czasownik wyginać. Jaki czasownik? Czasownik. Czasownik. Trąchać. Wyginać. Nie trąchaj minia. Bo Klaudia powiedziała, że święty Mikołaj nie wróbel. Ja powiedziałam, że dobrze, bo wróble wyginają. Jak się odmienia wyginać? Wyginają, wyginą go. Wyginą go. Wygin kiedyś tam. Wyginą. Słuchajcie, takim akcentem dzisiaj kończymy vloga. Jest godzina 23. Tak? Jakoś tak. Twarde.